Moi drodzy, z nami Artur Jakubowski, drużyna NRF. Dzisiaj jest drugie spotkanie w drugiej lidze, no i niestety druga porażka. No niestety, ta hala zaczęła się dla nas nieciekawie. Dwa mecze, które mogły się zakończyć inaczej, niestety dwie porażki, zaczynamy z zerem, no ale no co, nie załamujemy się, walczymy dalej. No bo jeszcze przed wami 7 spotkań, także 27 punktów do ugrania to bardzo sporo i z tą liczbą można się znaleźć na podium jak najbardziej. No zdecydowanie, tamta edycja hali pokazała, że przegrywając, remisując mecze można się znaleźć na pudle. Nie wiem jak teraz się ułożą mecze, ale tak jak rok temu, no do końca wiele ekip było zamieszanych o te podium, więc nie składamy rękawicy, walczymy dalej, no zobaczymy, może w tym roku również coś na pudło wkroczyć. No właśnie, bo wy bronicie medalu, myślę, że w tym roku celowaliście o tak troszeczkę wyżej, lokatę. No wiesz jak to jest, trzeba sobie poprzeczkę wysoko stawiać. Jesteśmy ambitni, staramy się grać jak najwyżej z najlepszymi, bo wiadomo, inaczej te mecze smakują. Co prawda dużo w przebudowie, bo kilka kontuzji nam wpadło, kilka osób zrezygnowało. Mamy nowe twarze, praktycznie 4-5 nowych graczy, więc docieramy się. No i zobaczymy, no. Liga długa, tak jak mówisz, dużo punktów do zdobycia. Walczymy dalej. Walczycie, a w tej walce to nie widać Patryka, co się z nim dzieje? Patryk, no dłuższa już kontuzja, on tam z nogą ma problem. Dzisiaj padła deklaracja, że 3 tygodnie będzie gotowy do gry, więc czekamy, 3 kolejki jeszcze bez niego, potem wróci, będzie szersze pole manewru, będziemy mieli więcej zawodników, oby się to przełożyło na lepsze rezultaty. Czyli na te najważniejsze mecze pojawił się wasz super snajper, który będzie dokładał nogę odpowiednio? No ważne, żeby się miał znaleźć, to nam już dużo da. Dokładnie, ciężej wam się grało przeciwko JTI czy jednak Techno, bo to dwa zupełnie inne mecze, tam tylko jedna bramka w całym spotkaniu, tutaj ich było bodajże 13. Inaczej ten mecz się układał. Z JTI widać nie było o co gramy, bo to był ostatni mecz w grupie, wiedzieliśmy, że liczy się już druga liga, więc raczej z drużyny postawiły szerokie zasieki, staraliśmy się nie stracić tej bramki, tak jak rywale. Jedna przypadkowa bramka dla rywali dała im 3 punkty. Tutaj otwarty mecz, od razu szybko padły bramki, co było takim czynnikiem, że właśnie mecz był ciekawszy. Mi się wydaje, że mogło się podobać spotkanie, więc... Fajnie, że zaczęliśmy gonić pod koniec, więc mimo tego, że mieliśmy dużą stratę, podjęliśmy rękawice. No nie udało się, ale myślę, że kibice mogą być zadowoleni. Tak, bardzo, bardzo fajne spotkanie, tak powiedziałeś, bardzo otwarte. Takich chcemy więcej w PL3, także no gratuluję mimo wszystko postawy, bo dobrze się zaprezentowaliście i trzymamy kciuki w kolejnych meczach. No dzięki. Oby były również obfite bramki i punkty dla nas również. Dzięki piękne. Dzięki.